Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części zajmiemy się efektem alpha over, która to jest część fragmentem serii tutoriali dotyczącej edytora wideo. Alpha over jest efektem bardzo podobnym do over drop. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, jak ten efekt działa, to zalecam obejrzeć tutorial najpierw na jego temat, ponieważ w tutorialu tamtym wykorzystałem pasek, który tutaj mam, z przezroczystością. Ten pasek z przezroczystością chciałbym, aby nakładał się na mój pasek, który zawiera render tego domku. Aby ustawić na nich efekt overdrop, mogę w tym pasku, który jest teraz metastripem, wybrać zamiast opcji replace po prostu alpha over. OK? I w tym momencie widzę, że ten obrazek już z kanałem alpha nakłada się na swoje tło, które jest pod spodem. Oprócz tego możemy nadal pozostać przy opcji replace, ale wtedy muszę najpierw zaznaczyć ten pasek, który jest pod spodem i nad nim ten, który chcę mieć z alfą. I wybieram wtedy po dodaniu efektu opcję alpha over. W tym momencie wszystko jest w porządku. Jeżeli zrobię inaczej i najpierw zaznaczę pasek, który ma kanał alpha, a dopiero później ten, który jest pod spodem i wezmę sobie alpha over, to w tym momencie wybrany jako kanał alfa będzie ten pasek spod spodu, a więc nie będzie w nim kanału alfa, bo on żadnego kanału alfa nie ma. Dlatego widzę teraz tylko domek, więc jest to efekt odwrotny do zamierzonego. No i to jest w zasadzie wszystko, co na temat tego efektu można powiedzieć. Proszę bardzo, jeszcze raz go dodam. Alfa over jest tutaj. Konfiguracji nie ma w zasadzie żadnej, tak jak overdrop. W zasadzie to dziwne, że takie paski tutaj są i takie efekty, skoro można je wszystkie uzyskać dokładnie z tego menu Blend. No ale nie ja to robiłem, więc mogę to najwyżej tylko wytłumaczyć. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.